O mojej mamie, o Annie Kamińskiej. Mieszkanie rodzinne na ulicy Jotejki na warszawskiej Ochocie było wypełnione zapachem kawy. Kawa była równie ważna jak dobre pióro, papier, długopisy, zeszyty. Smakowała, cieszyła, wzmacniała. W domu było kilkanaście różnych imryczków, ekspresów, istne laboratorium kawowe. Mama kupowała piękne porcelanowe filiżanki. Nie bardzo o nie dbała, ale z nich smak kawy był wyjątkowy. Kochała mocną herbatę. Przyjaciele z zagranicz przysyłali jej ją w pięknych metalowych pudełkach. Otwierała je i długo wąchała. Zwykle siedziała przy swoim czarnym sekretarzyku. Na brzegu stała lampa z jasnym abażurem. Pod nią kładł się mój kot, miał pół przymknięte oczy i od czasu do czasu wysuwał łapę, by trącić pióro. W szufladach leżały łówki, pióra, temperówki, nożyczki, na osobnej kupce zaproszenia i listy. Miała wygodny fotel, który kot nadużywał do ostrzenia pazurków. Pracowała nieruchomo, godzinami. Jak robiło się jej chłodno, przykrywała nogi kocem. Mama lubiła ładne przedmioty: bibeloty, ludowe obrazy, rzeźby, na szkle malowane obrazy. Miała wyjątkowe poczucie smaku. W pokoju zabudowanym regałami stało dziesiątki świątków, obok fotografie w ozdobnych ramkach, kamyki przywiezione z podróży. To była jej pracownia, sypialnia. Tu przyjmowała gości. Jak żył mój ojciec, ten pokój wypełniałby jego kroki. Pisał i chodząc po pokoju szukał słowa. Zasiadał wtedy za swoim biurkiem i pisał na maszynie. Stukał ostrożnie w klawiaturę, niepewny swoich palców. Długo leżał na tapczanie, zwinięty z bólu. Mama była osobą wyjątkowo pracowitą wewnętrznie zdyscyplinowaną. Miała dar skupienia. Jej pisarski warsztat obejmował wszystko, nad czym mógł pracować pisarz. Pisała wiersze, recenzje, seje, Robiła tłumaczenia, czytała rękopisy czy maszynopisy poezji przyniesione z prośbą o cenę. Przez lata pracowała w różnych tygodnikach, a pod koniec życia w miesięczniku twórczość. Znosiła liczne maszynopisy do redagowania. Południami wieczorami czytała od francuskich kryminałów porozważania mistyczne mistrza Eckharta, wydawane przez wydawnictwo dominikańskie w drodze. Po południami pisała swój notatnik w dużych, szwedzkich, liniowanych zeszytach. Było też miejsce i czas na dom. Całkiem nieźle gotowała. Był czas na przyja dla przyjaciół, czas na przedługie telefony. Rano dzwoniły jej przyjaciółki, i każda bez skrępowania Opowiadały, co ją boli. Czuła się zmartwiona i zażanowana. Z pokorą i z trudem znosiła ich skargi na los i starość. Z me, znałem mamę najlepiej, gdy była już sama po śmierci męża, a ja stałem się na tyle dorosły, że mogłem w cudzysłowie robić choć za tymczasowego partnera rozmowy. Wtedy siadaliśmy przy kuchennym stole przykrytym kolorową ceratą, z obrazka patrzyła na nas renesansowa bozia. Piliśmy kawę i godzinami rozmawialiśmy o Kochalecie, Hiobie, Abrahamie. Nie byłem wychowany w duchu religijnym. O chrześcijaństwie miałem bardziej niż mętne pojęcie. Nigdy nie byłem w kościele. No może raz, gdy babcia na łożu śmierci poprosiła, żeby mnie i mojego brata ochrzcić. Nie rozumiałem tej religii, nie znałem jej symboli, obyczajów. Ale o Biblii. Wtedy mówiliśmy, o Starym Testamencie mogła gadać długo i wspierać o drugie szczęście Hioba. Dla niej myślenie i przeżywanie Boga i historii Biblijnej było wtedy najważniejsze. Wczytywała się w każdą linijkę Tory, zadając sobie i mnie nieskończone pytania. Nie rozumiała, dlaczego Abraham wmawiał Faraonowi, że jego żona była tylko jego siostrą, i dlaczego Kochalet pisał o duszy zwierząt. Nie mogło uwierzyć, że zakończenie hioba nie pasuje do reszty opowieści. Spotykała się przez jakiś czas w kręgu kilku pisarzy rozmawiających o księgach Biblii. Nie byłem przy tym obecny. Dużo czasu spędzała z księdzem Janem Twardowskim. On był jej mocnym partnerem rozmów, spacerów po warszawskich cmentarzach. Wtedy musieli być sobie bardzo bliscy. Przez lata Twardowski. Przysyłał jej takie cudowne, kiczowate, stuletnie kartki pocztowe. Zachwycała obrazkami i napisami pisał jedno, dwa zdania, dużo się tego uzbierało, może ze dwa albumy. Biblia i poezja stanowiły jej życiu. Były dla niej niemal wszystkim. Z czasem zaczęła uczyć się hebrajskiego z moim teściem, była pilną uczennicą. Nauczyła się tego języka na tyle, że mogła samodzielnie tłumaczyć. Fragmenty ksiąg, psalmy, księgę Kochaleta. Żartowała, a może mówiła poważnie, że musi znać ten język, by móc gadać z Bogiem w jego świętej mowie. W ostatnich tomach notatnika pisała, że w następnym życiu chciały być komentatorką tory. W stanie wojennym władnęło ją przerażenie brutalnością milicji i kłamstwem propagandy. Pisała tylko o tym. Zbierała zasłyszane opowieści, świadectwa. Czasem zdaje mi się, że umarła na stan wojenny. Nie mogła pogodzić się z bezwstydną przemocą, w niej krzyk, ból, bezsilność. Zawsze pisała piórem Watermana. Miała ładny charakter pisma: okrągłe litery, równe rządki. Mawiała, że po części pisze, a raczej tworzy za nią pióro. Dłoń, której otrzymała. Rodziły się wiersze, szkice z namysłu, doświadczenia, duchowego wzglądu, przefiltrowane przez rękę, stalówkę, czarny atrament. Pióro dopisywało, dopowiadało. Było dopełnieniem i zwieńczeniem aktu pisania. Mama pracowała niemal bez przerwy. Nie wiem od niej nic o tym, co to jest blok pisarski. Wyjazd na wakacje. Często kończył się krótką powieścią dla dzieci albo nowym tomem wierszy. Znała wiele języków, przynajmniej biernie. bo jedną z niewielu poetek posługujących się dobrze łaciną. Tłumaczyła metamorfozę Ovidiusza, Tomasza Kempis, bogobojne hymny, wiersze olsztyńskiego biskupa. Z ojcem tłumaczyła Wielemira Chlebnikowa oraz Maksyma Gorkiego. A razem wydali tłumaczenie bułgarskich pieśni ludowych. Kiedyś z mamą spisywałem listę jej tłumaczeń. Była aż poirytowana tym, że jest tego tak dużo i tak różnych języków. Miała czasem wrażenie, że złościł ją nadmiar nadmiernie rozbudowany warsztat. Tyle potrafiła. Umiała dzięki swojemu dziadkowi coś nieco z introligatorstwa, potrafiła starannie skleić potłuczoną filiżankę, świetnie rysowała. Tak na jednym oddechu potrafiła zachować na papierze jakąś pieżeję domów wieże kościoła. Dużo i dobrze fotografowała. W łazience zrobiła sobie laboratorium fotograficzne i godzinami siedziała przy powiększalniku. Na desce nad wanną układała chemiczne odczynniki. Jej wszechstronność była zachwycająca i oburzająca. Oburzająca, bo mogła wywoływać we mnie tylko poczucie słabości. Obdarzył ją los zbyt wieloma talentami i mocnym charakterem. Jak powiedziała jej młodsza siostra, mama należała do osób, które zawsze siadały w drugim rzędzie. Nie miała instynktu kariery, ambicji, zdobywania laurów. Chyba słabo znała swoją miarę, bywała za bardzo skromna. Jedyne, o czym marzyła, to o tym, by w chorobie i śmierci nie znaleźć się w zupełnej anonimowości. Kiedyś musiała wezwać pogotowie i lekarka rozpoznała w niej poetkę, która czytała wiersze jej córki. Nieoczekiwana nagroda. Była ona skromna, moja mama, i nieśmiała. Do tego po dawnej, przedwojennej anginie miała uszkodzony słuch. Czasem nie potrafiła nawiązać kontaktu. Słabiej słyszała, szczególnie młodych, onieśmielonych osób, które z nieśmiałości coś tam szeptali pod nosem. Z pewnością nie należała do tych, których nazywają duszą towarzystwa, ale zarazem wiele osób szukało jej towarzystwa. Zapewne dużo osób ją dobrze pamięta. Za ciepło i życzliwość, którą im dawała. Mimo swojego, swoich pracowitych dni ciągle ktoś do nas wpadał, robiła kolację, lubiła moją, moją małą córeczkę. Często była jedna pani Marta, pisarka dla dzieci, udawała najbliższą przyjaciółkę. Spędzały ze sobą dużo czasu. Potem okazało się, że wieczorami ta przyjaciółka pisała dla służby bezpieczeństwa do donosy. Na szczęście wyszła ta sprawa dopiero kilka lat później. Mama miała zawsze dużo przyjaciół i chętnie w razie potrzeby im pomagała. Przez dłuższy czas częstym gościem był ojciec Marcin Babra i Dominikanin, twórca miesięcznika i wydawnictwa w drodze. To był jej ważny przyjaciel. Wydała kilka książek w poznańskim wydawnictwie. Teraz Dominikanie o tym nie pamiętają. Namówiła do współpracy z nimi poważnych pisarzy Andrzeja Kijowskiego, Juliana Stryjkowskiego i innych. Była wierna w przyjaźniach, zwykle wkładała dużo starań w kontakty z ludźmi, nawet przypadkowymi osobami. Reagowała na ich prośby, może za często, odpisywała na setki listów, godziła się często. Na nadmiarowe spotkania. Niekiedy miałem wrażenie, że nadużywano jej uprzejmości. Jedną cechę miała w nadmiarze. Była radykałką. Jak w coś wchodziła, to całą sobą. Tak było w miłości, w żałobie, w przyjaźniach, religii i poezji. Schodziła do czeluści uczuć i do głębi mistycznej wiary. Pochłaniały ją bolesne aż do szaleństwa. Słowa Blaise Pascala i Simone Weil. Nie bała się paradoksów i sprzeczności. Nigdy nie była ostrożna. Nie daj Bóg letnia. Za radykalizm duchowy dużo się płaci. Przeżywała najboleśniej swoją samotność. Mówiła i pisała o tym bardzo dużo. Czuła się niepotrzebna, rozżalona, smutna. Do tego dochodziły oczywiście kłopoty ze zdrowiem. Nawet jej przyjaźnie nie mogły wygnać z niejowego poczucia porzucenia. To bolało, to bolało ją, to bolało mnie i pewnie najbliższych. Przez niemal całe życie po śmierci męża trwała w żałobie. Odmawiała sobie w małych radości. Codziennie wracała do dnia śmierci mojego ojca. Nie było jej przy nim chwili konania. Nie trzymała go za rękę. Nie słyszała go wołającego do swojej matki. Może tydzień dwa przed swoją śmiercią zadała sobie im nie pytanie, czy ta żałoba miała sens. Pan Bóg nie pozwolił jej długo czekać na odpowiedź.